Cześć, witajcie. Dzisiaj spełniam moją obietnicę z ostatniego vloga, który nagrałem na Malinowskiej Skale. O tym, że będzie aktywnie i w różnych formach. Nie tylko rower, ale także kajaki, deski, SUP i inne formy aktywności. Rowery oczywiście też tutaj będą. Jestem gdzieś na środku jeziora Wigry, na Suwalszczyźnie, w Wigierskim Parku Narodowym. No jest tutaj cudownie, przepięknie i jeżeli chcecie uciec od cywilizacji, to polecam Wam Podlasie. Dzisiaj korzystam z dmuchanego kajaka Pointer 2. To jest jednostka pływająca stworzona przez amerykańską firmę Savior. Chyba tak to się wymawia, jeżeli nie, to sorry. O, tutaj macie na wiośle napis Savior, coś takiego. W każdym bądź razie płynę sobie pierwszym odcinkiem szlaku kajakowego, który zaczyna się tam prawie 3 km za mną, bo tyle już dzisiaj przepłynąłem. Przede mną jeszcze około 14 km. I pierwszy odcinek kończy się niedaleko klasztoru, słynnego klasztoru na Wigrach, przy ujściu tak naprawdę Czarnej Hańczy, słynnego szlaku kajakowego, ale Czarna Hańcza to w następnym vlogu, a dzisiaj jezioro Wigry, na które Was serdecznie zapraszam. Dopływam do miejscowości Bryzgiel. To tam przede mną. Powiem Wam, że tutaj jest naprawdę urokliwie. Cisza niesamowita. Od czasu do czasu teraz dopiero słyszę drogę, samochody, które jadą tutaj równolegle drogą. Ale tak do tej pory to było kompletnie cicho. I było przed chwilą słychać wąskotorówkę. O! Teraz przyjechała. Wąskotorówkę, która jeździ z Płociczna wzdłuż południowego brzegu jeziora Wigry. O, cudownie jest. Polecam serdecznie taki wypoczynek aktywny, taki wypoczynek łączący coś dla ciała i coś dla ducha. Woda krystalicznie czysta. Dzisiaj pogoda idealnie dopisuje po ostatnich upałach. Ochłodziło się trochę. Jak schodziłem na wodę, to termometr w samochodzie, jak opuszczałem samochód, pokazywał 21 stopni, więc temperatura idealna, żeby pływać na kajaku. Wieje delikatny wiaterek. Teraz ten pierwszy odcinek tutaj mam bardzo, bardzo przyjemny, dlatego że mam wiatr w plecy, więc wiele się nie namęczę. Natomiast później, jak będę płynął na północ, na północny kraniec jeziora Wigry, to będę miał wiatr boczny, więc trzeba będzie troszeczkę prawym wiosłem więcej się namachać. Ale tutaj panowie, klata, ramiona, bicepsy, takie będą. Tak, pewnie jutro nie ruszę. Tak a propos, to jutro mam płynąć, mam zabrać Zośkę i mamy płynąć razem z całą grupą, bo jestem tutaj z klubem sportowym Paluch Sport. Mamy płynąć właśnie jeden z odcinków Czarnej Hańczy. I bardzo fajnie się złożyło, bo będziemy płynąć odcinek, którego w zeszłym roku nie płynąłem. Cudownie. Tutaj jest przesmyk. Tu mógłbym przepłynąć na główny akwent jeziora Wigry, ale ja tutaj będę między wysepkami, między tym archipelagiem jeziora Wigry pomykał cały czas na zachód, a potem w pewnym momencie odbiję w lewo, na północ i już cały czas będę się piął jak najwyżej na północ w kierunku klasztoru
na półwyspie Wigry. Za mną miejscowość Bryzgiel, miejscowość położona, wioska położona najbardziej na południu jeziora Wigry. Ja jeszcze kawałek popłynę prosto w kierunku zachodnim, a potem już będę skręcał w lewo i będę się piął coraz wyżej, patrząc na mapie oczywiście, coraz wyżej na północ w kierunku Wigier, w kierunku klasztoru. Potem mam zamiar opłynąć klasztor dokładnie tak, jak szlak prowadzi. Zobaczymy, na ile siły pozwolą. Bo wcale się nie napinam, że muszę to zrobić, aczkolwiek wypadałoby, nakręcając taki film i promując aktywny wypoczynek. Specjalnie dużego tempa nie mam. Raz, że nagrywam, a dwa, nawiguję. Nawiguję, bo powiem wam, że można się tu zgubić. Jak płynie się tak jak ja, pierwszy raz i dokładnie się nie zna jeziora, nie zna się tych wszystkich wysepek, nie wysepek. O, tak sobie postawię. To trzeba się orientować, wspomagać telefonem. Powiem wam, że mapy CZ idealnie się tu spisują. Momencik, trochę poprawię. O. Mapy CZ idealnie się tutaj spisują. Pokazują każdą wysepkę, więc można sobie poradzić bez problemu. Google Maps beznadziejnie, bo wielu miejsc po prostu nie ma, wielu wysepek nie ma zaznaczonych. Jest otwarty akwen. Także osoby, które tu będą płynąć, to bardzo proszę. A ja jako zaprawiony w bojach wilk morski, zaczynający swoją przygodę, może was się zapytam, czego używać, jakich aplikacji używać, pływając kajakiem. Oczywiście mam mapę, sfotografowałem też mapę przed wypłynięciem, żeby mieć dokładne dane o tym, gdzie mam płynąć. To wszystko jak najbardziej, tutaj jestem zabezpieczony. Natomiast tak, do was może są fachowcy, którzy opłynęli Wigry setki razy, czarną hańczę, mogą przepłynąć w nocy z zamkniętymi oczami. Bardzo proszę o informacje. Będzie to dosyć ciekawa lekcja, praktyczna dla mnie i dla innych. Ale powiem wam, że super się tak płynie między tymi wysepkami, bo jestem osłonięty od wiatru. Pewnie dalej, jak wypłynę na otwartą wodę, to tam mi troszeczkę przyduje z lewej strony. Natomiast tutaj płynie się naprawdę super. Delikatny zefirek wieje, ale to taki, żeby schłodzić spocone plecy. Rewelacja. Wiem. Często się ze mnie śmiejecie, macie polew, że ja tylko się cieszę. No jak tu się nie cieszyć? Jeżeli człowiek jest zdrowy, jeżeli są takie piękne okoliczności przyrody, jak tu się po prostu nie cieszyć z tego? Nie dość, że człowiek wypoczywa, to jeszcze nabiera tężysty fizycznej, robi to dla zdrowia, dla ducha. Super. I myślę, że kolejny odcinek z deską SUP też będzie bardzo ciekawy. Już nie mogę się doczekać, żeby go dla was nagrać, bo to jest coś, co mnie strasznie rozkręciło, czy nakręciło. Pozdrawiam dziewczyny z Elana, które na desce bardzo często pływają. I o, mówiąc o deskach, coś wam pokażę. Momencik. Jak widać, na deskach też się da. Ja w następnym odcinku. Za mną już
Połowa dystansu, zrobiłem już prawie 8 km albo 8 km. Zaraz Wam powiem dokładnie. No 7,71 dokładnie mam przepłynięte, więc połowa dystansu za mną. Jeszcze drugie tyle, 2 godziny mi to zajęło z krótkimi rozmowami z Wami, z podziwianiem przyrody. Odpoczynku jeszcze specjalnego żadnego nie robiłem. Może gdzieś za chwilę przycumuję do jakiegoś brzegu, aczkolwiek jest tutaj dosyć ciężko znaleźć miejsce, do którego można by było podpłynąć, bo natura wzywa. No i cóż, płynę dalej. Teraz tam mam cypelek, do którego muszę dopłynąć, żeby się nie wpakować w takie miejsce. Co tutaj? No, tu jest taki przesmyk, w który muszę dokładnie przepłynąć tam. Tam muszę popłynąć, więc daję dalej z wiosła tym razem. Bez wspomagania elektrycznego. Chwila przerwy po 10 km. Chyba już 10 mam zaliczone. Zaraz sprawdzę. To nie to, to nie to. O, tutaj, cyk. Dokładnie 10 km i 60 metrów przepłynąłem, czyli zostało mi jeszcze 7 km. Teraz będzie skręt w lewo i będziemy płynąć dokładnie na północ, a potem będę musiał opływać tutaj Rozchaty Róg, taką miejscowość. No i tutaj będę płynął pod wiatr, tu będzie wesoło. Te ostatnie 7 km powiem Wam, że może być ciekawe. No zobaczymy. Zobaczymy. Na chwilę sobie stanąłem odpocząć. Takie miejsce znalazłem przy jednej z wysepek. No to jedyne miejsce, gdzie można było przybić. Następne gdzieś są po drugiej stronie jeszcze kawałek, a trzeba było szybko. No i cóż, teraz przez taki przesmyk koło Mikołajewa, czyli miejscowości, w której nocuję, gdzie mam nocleg. No i dalej ten Rozchaty Róg będę opływał i potem w kierunku już dokładnie Wigier opłynę. Będę się starał przynajmniej opłynąć i dopłynąć do miejsca, gdzie jest ujście Czarnej Hańczy. Także jeszcze trochę zabawy będzie. Pod wiatr będzie w ogóle wesoło. O, tutaj może sobie popłynę przy tym cyplu lewą stroną, żeby się schować przed wiatrem, a potem jakoś tutaj postaram się odbić. Będę się starał nagrywać, chociaż powiem Wam, że takie nagrywanie vloga na kajaku to jest wyzwanie. No bo o ile można gadać do Was i coś tam od czasu do czasu pokazać, no to ciężko jest coś jeszcze dookoła nagrać. No nie mogę sobie postawić kamery kawałek dalej i dopłynąć do niej i potem odpływać od niej. No nie da się specjalnie, tak? Więc trzeba trochę kombinować. Mam nadzieję, że Was nie zanudzę swoim paplaniem. Staram się jeszcze podogrywać jakieś przebitki. No zobaczymy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Moje sprzęcicho bardzo dobrze się spisuje. Bardzo przyjemnie się wpłynie w takim kajaku. Oczywiście ma to swoje plusy i minusy, bo nie jest on tak sztywny jak sztywny kajak. Siedzisko same też nie jest idealnie twarde, więc troszeczkę mięśnie brzucha i grzbietu więcej pracują niż na klasycznym kajaku. No ale, że tak powiem, wszystko dla zdrowotności. Dobrze, to koniec tego gadania. Spadam dalej. Kierunek północ, kierunek Mikołajewo i Rozchaty Róg. O, tam płynę. Dopłynąłem już w trochę bardziej spokojne miejsce, aczkolwiek teraz już płynę pod falę, ale nie wieje. Przed chwilą jak przemykałem się przez otwarte wody jeziora Wigry, no to troszeczkę wiało, było mokro, bo mi zwiewało całą wodę z wiosła do środka. Teraz znowu płynę pod falę, ale już nie wieje. Rewelacja. Taka tego typu bryza jak najbardziej jest wskazana. Ale tu jest pięknie. Tak przy okazji zapraszam Was na mój film rowerowy, który nagrałem.
dookoła jeziora Wigry, część pierwszą, bo część druga teraz aktualnie jest nagrywana i link do części pierwszej jest tu, a do części drugiej jest też tu. Jeżeli by nie było części drugiej, to za chwilę się pojawi, więc tak czy tak będzie link. Serdecznie Was zapraszam, bo trasa rowerowa dookoła jeziora Wigry, biegnąca zielonym szlakiem, jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, urozmaicona i nie jest to taka, że tak powiem, trasa, którą tak można zrobić. Oczywiście osoby, które dużo jeżdżą na rowerach, bez problemu to przejadą, zresztą każdy to bez problemu przejedzie, jest kwestia tylko tempa, ale 47 km robi swoje i by się wydawało, że tutaj górek nie ma, a mimo wszystko kilka podjazdów jest, do tego zmienna nawierzchnia, jest fragment asfaltu, ale w większości to szutry i ulubione piaseczki. No dobrze, teraz tutaj wzdłuż brzegu, chroniąc się przed wiatrem, płynę. Po prawej stronie widzę już Mikołajewo. Mógłbym zawinąć i znaleźć się w moim pensjonacie. A tam teraz o tej porze akurat mają obiad. A powiem Wam, obiady takie domowe są, takie domowe. Wczoraj była niedziela, no i co było na obiad? No i co mogło być w niedzielę na obiad domowy? No schabowy, oczywiście, że schabowy z ziemniakami. A dzisiaj nie chcę myśleć. I jeszcze wiecie co? Nie mogę się oprzeć. Codziennie rano na śniadanie są racuchy. No i powiem Wam, że wchodzą strasznie szybko w dużych ilościach. O, znowu zaczyna wiać, teraz pod wiatr. Także ostatnie 6 km. Chyba odczuję, jakbym przepłynął 20. Tak a propos, napiszcie proszę, czy pływacie na kajakach, czy nie, czy macie własne kajaki, czy macie może o takie dmuchane kajaki. A wiem, że jest tu taka para z jednej z metropolii w środkowej Polsce, która ma kajaki, może się odezwie. Z imienia Mariusza nie wymienię, bo to tak nie wypada, bo RODO jest, więc nie będę mówił, że Mariusz to ma te kajaki, ale niech się odezwie, on bardzo dużo pływa, ma taki, tego typu kajak, zresztą razem planujemy też wyprawę, więc może wspólnie popełnimy jakiś vlog. O, chwila odpoczynku, zatrzymałem się na chwilę przy jakiejś kei, bo powiem Wam, że ten odcinek stąd, po otwartej wodzie, w kierunku zachodnim, skąd wieje wiatr, no dał mi w tyłek i to równo. I fala, i wiatr, i to dosyć mocny wiatr. Możecie tutaj zobaczyć, że wieje mocno. No, spowodował, że moje ręce zaczynają mówić mi: Jacek, słuchaj, nie przesadzaj. Także muszę chwilę odpocząć. Najwyżej zrobię taką małą korektę mojego planu. Nie opłynę dookoła Wigier, czyli klasztoru, tylko przepłynę sobie tak troszeczkę na skróty i też wpłynę w miejsce, gdzie jest początek trasy kajakowej na Czarnej Hancze. Także będzie, być może będzie niewielka modyfikacja. No zobaczymy. Na razie bardzo mocno wieje. Chwilę tutaj poodpoczywam. Czasu mam dużo, jest 14:30, więc nie ma stresu. Może troszeczkę przejdzie, może troszeczkę będzie mniej wiało, wtedy przyjemność będzie większa. Ale i tak jest w ten sposób. Oto on, można powiedzieć, cel mojej dzisiejszej podróży, klasztor w Wigrach. O jejku, szczerze
zmęczony jestem, ale oczywiście zadowolony, jak to przy takich sytuacjach. Czekajcie, ustawię sobie inaczej trochę kamerę. O, tak. Tak, i teraz będziemy mogli pogadać. A ja sobie będę wiosłował. Zrobiłem sobie 20 minut przerwy. Nagrałem timelapsa. A teraz płynę. I całe szczęście wiatr się trochę uspokoił. Siri, to nie teraz. Teraz rozmawiam z wami, a nie z tobą. Wiatr się troszeczkę uspokoił, więc lepiej się płynie, ale tak jak przypuszczałem, jak mówiłem wam na początku, że przypuszczam, że ta ostatnia końcówka, te ostatnie parę kilometrów będą po prostu masakryczne. No i takie są, czy takie były. Bo teraz się uspokoiło, wiatr już tak nie wieje, nie ma fali i tego wiatru, który był taki, nazwijmy to skośny, czyli ani nie z przodu, ani nie z boku, co powodowało, że cały czas skręcałem w prawo. No i prawa ręka musiała coraz bardziej pracować. No, ale klasztor już na horyzoncie, gdzieś jest godzina koło czwartej powoli. Podjąłem decyzję, że opłynę jeszcze ten klasztor dookoła i skończę cały etap tak jak zaplanowałem. Nie będę robił skrótu. Co prawda ramiona dają mi w tyłek i jestem zmęczony, nie będę tutaj ukrywał, ale też zadowolony. Zadowolony, bo gdzieś tam człowiek znowu pokonał jakąś swoją granicę, spróbował, stwierdził, że można. Ale na podsumowanie to jeszcze przyjdzie czas. A na razie delektuję się przepięknymi widokami, ciszą, spokojem. Jest naprawdę obłędnie. Tarara, tarara. Jestem Jack. Jack Sparrow. O, mam jakieś ptaszysko. Zresztą ptactwa jest tutaj po prostu tysiące. Tysiące. Nie będę się silił na nazywanie, bo mógłbym wyjść na laika większego niż jestem. Ale cudownie jest tak podziwiać przyrodę z tej jej strony. Dobra, koniec tego filozofowania, bo zaraz tu przysnę. O, jak dobrze. Dymam dalej. Jeszcze kawałek tu w lewo, opłynąć klasztor i koniec. Jakieś, nie wiem, 2 kilometry do końca jeszcze. Trzymajcie kciuki i czekam na komentarze. A tak przy okazji to oczywiście zapraszam na Instagram, na Facebooka. Tam można śledzić moje postrzynania. Tych, co jeszcze się nie zdecydowali, to oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, bo te 20 tysięcy coś jakoś tak nie chcą pęknąć. Już tam naprawdę niewiele zostało. Także jeżeli nie subskrybujesz, a podoba ci się, to zasubskrybuj. A przy okazji naciśnij dzwoneczek, bo będziesz otrzymywał powiadomienia o tym, co ja to znowu wymyśliłem. Dobra, do roboty. Dopłynąłem, opłynąłem to, co chciałem od początku do końca i jestem z siebie zadowolony. Rewelacja. Po prostu rewelacja. Nie wiem, czy dobrze teraz płynąłem do dobrej krei, czy nie na jakiś teren prywatny, ale to zaraz pewnie się dowiem i zobaczymy. A ja jeszcze na kajaku. Nie byłbym sobą, gdybym sobie jeszcze nie dołożył. Postanowiłem, tam za mną jest klasztor, także opłynąłem te całe wigry i płynę tutaj do starego folwarku. Tam jest przystań i tam zakończę swoją dzisiejszą wycieczkę. Także będzie na równo, bo tam było 18,5 km, no to jak tutaj dopłynę, to będzie tak na równo 20. Takie fajne są takie okrągłe cyferki.
No tak niektórzy mają, ale cudowna wycieczka. Cudowna, oczywiście zmęczony jestem. Ramiona mówią, że już wystarczy, tym bardziej, że jutro znowu kajaki. Jutro zabieram Zośkę na Czarną Hańczę z całą grupą, z Paluch Sport jedziemy tam. Ja oczywiście zabieram ten kajak i na tym kajaku będę płynął. A sprawdzę, jak się spływa z Czarną Hańczą. A co ciekawe, jak sprawdziłem, jaką miałem średnią, jeżeli chodzi o to, jakie miałem tempo, jak płynąłem, to wyszło mi według Strawy 4 km na godzinę, więc myślę, że nie najgorzej, biorąc pod uwagę, że dużo mówiłem, zatrzymywałem się, żeby nagrać jakieś ujęcia, chociaż nie jest ich tak dużo, jakbym chciał. Ale mam nadzieję, że wam się będzie podobało. Uciekam jeszcze tam, jeszcze się odezwę. A stamtąd. Powoli już dopływam do celu. To będzie na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało, że nie zanudziłem was. I mam nadzieję, że uda mi się w niektórych z was zaszczepić bakcyla kajakarstwa, pływania. Tym bardziej, że są takie ustrojstwa jak ten Pointner 2, który sprawia, że tak naprawdę wrzucacie do bagażnika taki kajak na miejscu. Jest z tym maksymalnie 15 minut pracy, żeby to doprowadzić do takiego stanu pływalnego. Wodujecie i płyniecie, gdzie was oczy poniosą. Fantastyczna sprawa. Ja jeszcze jutro, czy w następnym odcinku, nie wiem, czy to będzie kolejny odcinek, ale jeden z następnych odcinków i ja będę płynął Czarną Hańczą. Także dopełnię, jak gdyby zrobię drugi etap. Dzisiaj był pierwszy etap, jutro czy na następnym odcinku będzie dla mnie jutro drugi etap, czyli Czarna Hańcza. Pierwszy w ogóle odcinek, jaki się pływa Czarną Hańczą. W zeszłym roku można powiedzieć, że robiłem trzeci, w tym roku drugi, czyli wszystko się ładnie uzupełni. Dziękuję wam ślicznie, mam nadzieję, że za dużo nie przynudzałem. Serdecznie was pozdrawiam z Podlasia, z Suwalszczyzny, z jeziora Wigry, gdzie świat jest troszeczkę zwolniony, gdzie troszeczkę czas się zatrzymał. Zobaczcie, jest środek sezonu, tutaj nie ma dzikich tłumów, tutaj nie ma bicia się, nie wiem, o wypożyczenie czegokolwiek, tu nikt się nie przepycha. Polecam wam takie miejsca. Na razie, trzymajcie się, do następnego vloga. Cześć!